Pozdrowienia z Szanghaju. Za oknem pada deszcz, zimno. Telewizja nie działa. Taki jest urok budżetowych noclegów. Nocy było zimno. Bardzo ciężko. Czuję, że idzie monsun. O jest. Muszę trochę. Takie pierdoły. Przydatne rzeczy w Chinach. Odcinek pierwszy. Adapter. Koszt 20-25 zł max. Tutaj można kupić pewnie nawet taniej. I teraz tak, jak to działa. Mianowicie tak. Naciskamy tu zielony przycisk. O. Wyskakują takie bolce. I tymi bolcami można kręcić. O. Prawda? Możemy sobie ustawić na przykład Chiny. I wciskamy w kontakt chiński. Z tej strony możemy wetknąć wtyczkę europejską. Natomiast kolejną przydatną rzeczą w Chinach jest przejściówka zwana złodziejką. To jest moja ulubiona przejściówka. Kupiłem ją dawno, dawno temu. I jest idealna do tego, żeby na przykład wczepić ładowarkę do znanego, hipsterskiego, mam nadzieję, jeszcze telefonu z logiem jabłka. O, telewizja wróciła. To jest typowa zupka chińska. Aha, danie chińskie, przepraszam. Otwiera się, a w środku znajdują się tak. Pierwszy jakiś składnik. Tutaj jest jakiś składnik płynny. Domniemam, że to są jakieś super ekologiczne fit przyprawy. No to jest specjalny tłuszczyk znany nam z takich zupek. No i ponieważ jest to danie mięsne, to mamy tutaj ogromne kawałki pork spakowane jak dla kosmonautów, czyli generalnie uważam, że to jedzenie dla kosmonautów. Prawie jak w tym, jakbym sam zrobił. Wszystko tu jest. iPhone 7, drony, tutaj parówkowe karaoke, kapelutki chińskie, francuskie, niemieckie. Znana instagramerka z Polski i jej konkubent. A teraz docieramy do pana, który sprzedaje jakieś chińskie koraliki. 我送你一盒人家不要了阿姨我送你一盒人家还得说你是我妈呢这样问下大伙都谁没想着的把手举下我看一下了知道吧不是我是撇还是送送送送啊这同意我送的举手我看一下了。Nie wiadomo o co chodzi, ale chodzi o pieniądze. O, poszli, patrz, rozdaję. Teraz rozdaję te złoto, plastikowe złoto. Małe domki w Szanghaju, dużo ludzi w jednym miejscu, kable, prania, wąskie uliczki.
Jak już wiemy, Chińczycy są doskonali w kopiowaniu świata. Kopiują Paryż, austriackie miasteczka, kopiują iPhony, buty, paski, style, życie, no może nie język. Natomiast dzisiaj zabieram Was w bardzo ciekawe miejsce, mianowicie do Anglii, do kopii angielskiego miasteczka, które jest zagłębiem fotografii ślubnej. Tutaj mamy jedną parę, po lewej drugą, w tle jeszcze jedną, tam jeszcze jedną, jeszcze jedną. Przy okazji można popatrzeć sobie, jak pracują chińscy fotografowie. Pracują między innymi tak, że fotograf siedzi albo kuca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, siedem. Ponieważ jest tutaj tak dużo par młodych, dosłownie co krok, dwie, trzy, a w miejscach kulminacyjnych i więcej, zastanawiałem się, no gdzie te pary się przebierają, a tutaj jest takie miejsce, gdzie pary mogą sobie, o nawet nie widać, gdzie mogą wejść, przebrać się, zostawić swoje ubrania, umalować. Może ja delikatnie się zbliżę, potajemnie. Jejku, muszę zadzwonić do Wafla, no jak już jestem w Anglii, no to muszę szybko skorzystać z telefonu angielskiego. Okej, dobra, spoko. Nie wiem, gdzie jestem. Aha, Chelsea Street. Aha. Wyszukiwanie noclegu w Pekinie na podstawie jednej z aplikacji pod tytułem Trivago. Zjeżdżamy sobie budżetowo, czyli powiedzmy, o niech będzie, no właśnie, to jest takie, dobra, zamknij, no i właśnie, teraz odpalamy mapę, o, no i to całkiem sprawnie tutaj działa. Najlepsza aplikacja Booking.com.